Te dwa sposoby miały jedną wspólną cechę. Człowiek, którego ożywiono, nie miał wspomnień śmierci. Inaczej mówiąc, mimo prawie 2,5 miliona lat ludzkich spekulacji, fundacja nie ma pojęcia, co się dzieje po tym, gdy człowiek umrze. Otóż udało im się w końcu przywrócić kogoś ze świata zmarłych i udało się go przepytać, jak on wygląda. Co się dzieje z nami po tym, jak umrzemy? I czy istnieje los gorszy od śmierci? Okazuje się, że tak. Pytania o naturę śmierci nurtują ludzkość od zarania dziejów. Żeby poradzić sobie z myślą o niebycie, zaczęto wierzyć w życie po śmierci, niebo, piekło, czyściec albo w ciąg reinkarnacji. Nadal jednak nie daje nam to odpowiedzi na to jedno kluczowe pytanie. Gdy już umrzemy, co dzieje się potem? I dokładnie takie pytanie zadaje nam tytuł opowiadania na stronie pisarskiej SCP Wiki, mianowicie SCP-2718. What happens after? Raport ten został napisany 8 maja 2014 roku i przedstawia dość przerażającą wizję pośmiertnego życia każdego z nas, która może być prawdziwa. Ale zanim przejdziemy do samego opowiadania i zanim znów wam zryjebanie, musimy o czymś pogadać. Nie wiecie o czym? Cóż, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Sponsorem dzisiejszego materiału jest Letyshops. Na pewno słyszeliście o Letyshops. Nie wmówicie mi, że nie. Ja żyję pod kamieniem, a o nich słyszałem, więc wy też na pewno. W dużym skrócie, firma ta oferuje nam, szarym śmiertelnikom, usługę typu cashback, która pozwala wam na zwrot części pieniędzy, które wydacie na zakupach, żeby przed naszą niechybną śmiercią jeszcze móc sobie coś tam oszczędzić. Wszystko jest darmowe, a rejestracja przebiega tak szybko i prosto, jak to tylko możliwe. Letyshops współpracuje z ponad 3000 sklepów, więc dla mnie to najprawdopodobniej wszystkie sklepy, na jakich robię zakupy kiedykolwiek. Allegro, Media Expert, Empik, AliExpress, nawet Emp. Jesus, teraz dopiero to ogarnąłem tak naprawdę. Chcecie może sobie kupić taką edgy koszulę, jaką ma wasz kochany ojciec Pio? No to teraz możecie i w dodatku dostaniecie część pieniędzy, którą na nią wydacie z powrotem. Wow, technology! Tak więc, jeśli was to zachęciło, mnie w sumie zachęciło, tak jak teraz to mówię, chyba to zainstaluję, to kliknijcie link w opisie, zarejestrujcie się, zainstalujcie wtyczkę do przeglądarki, żeby widzieć cały czas, czy macie dostępny cashback tam, gdzie robicie zakupy i wio, wydawać i zarabiać. A teraz wracamy do śmierci. Już na pierwszy rzut oka dostrzegamy, że to nie jest zwykły raport. Jego numer świruje i zamiast normalnie pokazywać 2718, zmienia się co chwilę na inny. Klasa obiektu? Ponownie. Zamiast normalnej klasyfikacji, bezpieczne Euclid Keter, które oznaczają, jak ciężko jest zabezpieczyć ten obiekt, mamy nic. Obiekt bez numeru i bez klasy. W specjalnych czynnościach przechowawczych dowiadujemy się, że obiekt, czymkolwiek on jest, jest zagrożeniem poznawczym klasy Dammerung i nikt, nieważny jaki ma poziom dostępu, nie może przeczytać opisu tego obiektu. No chyba, że ma dostęp klasy Dammerung oczywiście. Samo słowo Dammerung po niemiecku oznacza zmierzch i nigdzie na całej stronie SCP Wiki chyba nie ma innego użycia tej klasy. To jest jedyny raport, w którym Dammerung się pojawia, o ile mi wiadomo. Pomijając oczywiście różne nawiązania w skipach z późniejszej serii. Nie omawiaj istnienia tego artykułu z żadną osobą. Żadne działania dyscyplinarne nie będą konieczne, pod warunkiem, że zamkniesz ten artykuł teraz i wyczyścisz pamięć przeglądarki. Robi się groźnie. Literalnie 1984. Dowiadujemy się, że jeśli trafiliśmy na ten raport, to zupełnym przypadkiem i nie powinno to mieć miejsca. Ostrzeżenie powtórzone jest ponownie. Czytamy dalej, że specjalne czynności przechowawcze, czyli część raportu, którą teraz analizujemy, są jedyną częścią raportu, którą da się edytować, ponieważ osoba, która sporządziła ten plik, opis obiektu i to, co ukrywa oryginalnie, miała zbyt duży poziom dostępu w fundacji i nie ma osoby, która mogłaby obejść jej zabezpieczenia. Ktoś potężny napisał ten raport i użył swojej władzy, żeby opisu tego obiektu nie dało się usunąć. A fundacja za wszelką cenę chce to zamieść pod dywan. Oczywiście nadal mogą spróbować ograniczyć dostęp normalnym użytkownikom do tego pliku, zamiast usuwać go i najwidoczniej dobrze im to idzie. Jest już za późno na zamknięcie tego artykułu. Nie omawiaj istnienia tego artykułu z żadną osobą. Powiadom dział pomocy technicznej, że twoja stacja robocza uległa zakażeniu Dammerung. Wyłącz monitor i natychmiast udaj się po dawkę środków amnezyjnych. Fundacja naprawdę, ale to naprawdę nie chce nam pokazać, co jest w środku, bo samo spojrzenie na opis obiektu oznaczać będzie, że już jest za późno.
Natychmiast wyłącz swój monitor i powiadom stanowisko wyłomów, że ty i twoja stacja robocza ulegliście skażeniu Damerung. Oczekuj MFO. To były bardzo intensywne czynności przechowawcze. I chyba z samym czytaniem tego sprawiliśmy, że cokolwiek opisuje ten obiekt, już jest za późno, żeby go zabezpieczyć. Czyli, czym właściwie jest obiekt? Czemu Fundacja nie chce, żeby ktokolwiek się o nim dowiedział i jak go zabezpieczają? Poniżej znajduje się notatka dla pracownika z klasą Damerung. Po jej otwarciu naszym oczom ukazuje się zestaw instrukcji. Okazuje się, że pracownicy Damerung to w skrócie pomoc techniczna Fundacji na wysokim levelu. I ich zadaniem jest usprawnić zabezpieczenia SCP-2718 tak, żeby nikt na niego nie trafił. Ponieważ artykuł jest niemożliwy do usunięcia, technicy sprawili, że z użyciem okropnego losowego algorytmu SCP-2718 zamienia się numerami z innymi obiektami na liście Wiki. Przez to na chwilę oba obiekty znikają z listy. Potem jego numer się zmienia ponownie na inne SCP i znów znika. Nie ma możliwości wejścia w link SCP-2718, dlatego jego numer tak świruje i zmienia się co chwilę. Jednak może pójść coś nie tak. Wyłom przechowawczy może nastąpić w trakcie dosłownie parusekundowej chwili, w której SCP-2718 pojawi się na głównej liście po latach zmieniania numerów i trafi w końcu na numer, który nie jest niczemu przydzielony. Jakiś nieświadomy użytkownik o naprawdę ponadprzeciętnym szczęściu kliknie ten link i zignoruje wszystkie ostrzeżenia, które przed chwilą przeczytaliśmy i przeczyta opis. To się przed chwilą wydarzyło. Dlatego teraz naszym głównym bohaterem jest technik z klasą Damerung, próbujący napisać lepszy kod do zabezpieczenia SCP-2718. W zabezpieczeniu obiektu jest tylko jeden haczyk. Za każdym razem, gdy SCP-2718 zmienia swój numer i powiedzmy trafi na numer SCP-106, SCP-106 również znika chwilowo z listy i potem pojawia się gdzieś indziej pod innym numerem. To jest duże ryzyko dla całej organizacji. Ale ryzyko, które najwidoczniej zdecydowała się podjąć i uznała za akceptowalne. Nikt, żadna żyjąca osoba nie jest świadoma istnienia tego artykułu, tego procesu i tej klasy dostępu. W sumie, zwróćcie uwagę na ten fragment. Żadna żyjąca osoba nie jest świadoma istnienia tego artykułu. Okej, idźmy dalej. Poniżej dostajemy po oczach memetycznym agentem uśmiercającym, czyli w skrócie obrazkiem, który zabije cię, jeśli na niego spojrzysz. Oczywiście na naszego pracownika o klasie Damerung to nie działa, bo to on go zrobił. Musiałem naskrobać na szybko tego kill sprite'a. Ten wcześniejszy, zrobiony przez mojego poprzednika, był ewidentnie wadliwy. Zamiast końskiego kopnięcia, którego oczekiwałem, dostałem tylko małego zmęczenia oczu. W każdym razie, skoro przeżyłeś tego memetyka, to mam nadzieję, że to dlatego, że masz słowne pozwolenie, a nie dlatego, że mój też był wadliwy. W tym wypadku masz pewnie przejebane, więc przepraszam, że nie udało mi się zabić ciebie na czas. Tak czy siak, nasz pracownik został losowo wybrany, kazano mu ulepszyć zabezpieczenia i potem dano mu bardzo silny preparat amnezyjny, żeby wszystko zapomniał. Jeśli nie udałoby mu się skończyć zadania w 2 godziny lub jeśli po powrocie z pracy nadal pamięta datę albo nazwisko aktualnego prezydenta Ameryki, należy go zabić. Pracownika, nie prezydenta. Naszemu agentowi udało się na szczęście trochę dopracować kod, ale jakkolwiek na początku wyłomy mogły powstawać gdzieś co 5-10 lat, teraz przez wzmocnienie sprzętu Fundacji SCP-2718 będzie się pokazywać wszystkim szybciej niż zdążysz powiedzieć usunięto. Na koniec zostaje nam notatka, że skoro i tak zamierzają mu wyczyścić solidną porcję mózgu, to nasz bohater skorzystał z okazji i przeczytał zakazany opis. Po prostu nie mógł oprzeć się pokusie. I teraz modli się, żeby amnestyki zaczęły działać szybko, bo zagrożenie poznawcze już zaczyna w niego wsiąkać. Zagrożenie poznawcze. Zapamiętajcie. Obiekt przede wszystkim jest zagrożeniem poznawczym. Wystarczy świadomość tego, czym jest, żeby zaczęło mieć na was wpływ. I w taki oto sposób dochodzimy do opisu. Miłej zabawy. Rozlega się dźwięk uruchamianego nagrania. Ktoś stuka w mikrofon i przysuwa się na krześle. Okazuje się, że ten opis, którego tak strasznie każe nam się bać Fundacja, to jedno długie nagranie, zrobione przez członka Rady O5, O5-7, Miriam Prather. O5-7 siedzi w pokoju z innym mężczyzną, który przeniósł jej urządzenie do nagrywania i tłumaczy mu, że jest ono po to, aby skutecznie uniemożliwić korupcji danych bądź usunięcia pliku, który nagra. To dużo wyjaśnia. To dlatego Fundacja nie może usunąć raportu SCP-2718, bo został napisany przez członka najwyższej rady w całej organizacji. Ale dlaczego?
Miriam każe mężczyźnie wyjść i mówi mu, że jako wyraz wdzięczności da mu swoją kartę dostępu z najwyższymi upoważnieniami. Radzi mu też podjąć się terapii amnestycznej, żeby zapomnieć cały poranek. Nazywam się Miriam Prater. Byłam o 5-7 przez ostatnie 77 lat. Pozostanę nią pewnie przez jeszcze około 7 minut, a to nie jest wystarczająco, żebym skomponowała odpowiednie specjalne czynności przechowawcze dla tego obiektu, więc pozostawiam to wam. Następnie rozpoczyna swoją opowieść. Zaczyna od tego, że podczas swojej kadencji miała okazję poznać 19 różnych metod na przywrócenie człowieka do życia. Jednak pomimo wszystkich magicznych, naukowych i innych sposobów, wszystkie one sprowadzały się do dwóch kategorii. Albo tworzyło się klona świadomości danej osoby, albo w jakiś sposób modyfikowało się czasoprzestrzeń, by dosłownie cofnąć świadomość człowieka do momentu, w którym jeszcze żyła. Te dwa sposoby miały jedną wspólną cechę. Człowiek, którego ożywiono, nie miał wspomnień śmierci. Inaczej mówiąc, mimo prawie 2,5 miliona lat ludzkich spekulacji, fundacja nie ma pojęcia, co się dzieje po tym, gdy człowiek umrze. Są oczywiście inne źródła informacji, obiekty SCP albo anomalne zjawiska, ale teraz Miriam doszła do wniosku, że rozmowy z nimi najpewniej były kłamstwami, albo z ich ignorancji, albo próby oszustwa. Otóż udało im się w końcu przywrócić kogoś ze świata zmarłych i udało się go przepytać, jak on wygląda. Jak zapewne wiecie, członkowie Rady O5 wspomagają się jak tylko mogą anomalnymi obiektami, aby przedłużyć swoje życie i nadal rządzić fundacją ku ochronie ludzkości. Wyjątkiem od tej reguły był O5-11, Roger Sheldon, któremu niezbyt zależało na swoim zdrowiu i raczej był typem samotnika, czyli pewnie pił, palił i wciągał koks odbytem. W każdym razie, Roger miał 73 lata, kiedy umarł. Był najmłodszym członkiem O5 i fundacji zajęło 14 lat odnalezienie jego ciała. A to akurat dlatego, że gdy umarł, siedział gdzieś sobie spokojnie zabunkrowany na skalistym cyplu nad terenami lęgowymi legwanów morskich na wyspie Espanola. Chłop sobie urządził wakacje, a podczas nich dostał ataku serca. Tak, O5-11, członek Rady O5, najpotężniejszych ludzi na Ziemi, umarł na zawał serca. Fundacja była zdeterminowana, żeby go odnaleźć z dwóch tajemniczych powodów. Roger posiadał przy sobie pewien klucz, który nie mógł ulec zgubie, a w jego umyśle znajdowało się sekretne słowo, bez którego nie dało się go zastąpić. Okej? To mi nic nie mówi, ale to nie jest ważne. Jego ciało po 14 latach okropnie się rozłożyło ze względu na klimat, w którym się znajdowało, jednak fundacji udało się odbudować jego ciało z idealną precyzją, odbudowując wszystkie komórki i neurony, tak żeby znajdowały się na swoim miejscu, tak jak tuż przed jego śmiercią. Jego wskrzeszenie przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich pracowników. Powrócił do życia i był z tego powodu ogromnie ucieszony. W jego zachowaniu zaszło parę zmian. Po pierwsze, zaczął praktycznie od razu przygotowywania do anomalnego przedłużania sobie życia i zatrudnił wielu osobistych medyków i ochroniarzy. Wcześniej empatia dla pracowników nie była jego mocną stroną, jednak teraz odnowił swoje zainteresowania protokołami przechowawczymi, sytuacją zdrowotną pracowników fundacji i zapałał niezwykłą odrazą do uśmiercania członków klasy D. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie dziwiło nas to zbytnio. A powinno. Niedługo potem O5-11 chciał dowiedzieć się, czy możliwa do osiągnięcia była dla niego nieśmiertelność. Niestety ku jego rozczarowaniu, fundacja mogła przedłużać sobie życie, ale nieśmiertelność była poza ich zasięgiem. Po otrzymaniu tej dość przykrej informacji, nie dłużej niż tydzień później, okazało się, że O5-11 przełamał zabezpieczenia jednego z groźnych obiektów fundacji, oznaczonego jako Apex Tier Pluripotent Entity, pluripotencjalny byt poziomu Apex. Czyli w skrócie, po prostu było to jakieś bóstwo zamknięte przez fundację. Dowiadujemy się później, że był to Ariman, zły duch w wierzeniach zaratusztriańskich, przedstawiany jako kłamcę, złego ducha, boga śmierci. Z tego co wywnioskowano, Roger próbował zawrzeć z nim jakiś pakt i dlatego zaryzykował przełamanie wszystkich zabezpieczeń. To nie mogło ujść mu płazem. O5-2 i Miriam, O5-7, skonfrontowali się z nim osobiście w tej sprawie, ale nie spodziewali się wyznań, którymi zarzucił ich Roger. Opowiedział im wszystko i zaczął błagać ich o pomoc. Na początku nie śmiałem o tym mówić. Nigdy byście mnie nie wypuścili na wolność. Z początku, po śmierci, Roger osunął się w spokojny sen. Ale po niedługim czasie jego świadomość wróciła do jego ciała. Odrętwiały przez pierwsze godziny, niewidomy, głuchy i nieruchomy. A z czasem zdawał się łączyć ponownie z każdym nerwem i był świadomy każdego doznania.
bardziej niż kiedykolwiek za życia. Moja skóra pokryła się pęcherzami i pękała w słońcu. Gryzące owady szybko mnie dopadły. Czułem, jak wykluwały się jajka, jak pełzały larwy, jak pękały poszczególne komórki. W jakiś sposób moja zdolność doświadczania i przechowywania tych wrażeń wzrosła. Nawet gdy byłem żywo świadom, że mój mózg jest rozpraszany i pożerany, moja percepcja poszerzyła się na żołądki ptaków i czeluście legowisk mrówek ognistych. Byłem świadomy każdego paznokcia i kosmyka włosów, które wyrywał wiatr. I moja świadomość przylgnęła do nich, gdy osiadły w oceanie i rozpuściły się w paszczy bilionów okrzemek. Za życia o 5.11 często myślał nad śmiercią. Myślał nad tym, jak nudne i apatyczne musi być niebo i jak bolesne muszą być tortury piekieł. Ale to było coś innego. To było coś gorszego. Najgorsze było to, że nie wydawało mu się, że to jakaś kara boska czy coś w tym stylu. To nie było coś, co było czymś powodowane. Podejrzewał, że to po prostu nasza natura. I naturalnym jest, że tak kończymy. Przez 18 lat śmierci Roger Sheldon doświadczał najgorszych tortur, do których nie dało się przyzwyczaić, których ból nie lżał, a tylko stawał się coraz potworniejszy i coraz bardziej oblegał jego nowonarodzoną świadomość. Tak, to dlatego udał się do Arimana po pomoc, to dlatego nie chce umrzeć, to dlatego nie chce, by ktokolwiek musiał umrzeć. Wszystko jest lepsze, dopóki trwa wiecznie. Miriam i O5-2 wysłuchali jego historii. Na początku nastąpiło osłupienie, potem sympatia, a sekundę później przerażenie. Jednak taką wieść trzeba było przedstawić przed całą radą. Cokolwiek innego oznaczałoby zdradę. Cała trójka popędziła do sali konferencyjnej celem spotkania się z pozostałymi 10 członkami. Lecz w tym samym momencie Miriam zauważyła, że skrywa przed sobą bardzo subtelne myśli o tym, że... A, zresztą, nieważne. Znów, dziwna myśl, jakby O5-7 nie chciała czegoś do siebie dopuścić. Rada O5 z początku podchodziła sceptycznie do historii Rogera, analizując wszystko logicznie i z zimną dokładnością. W tym czasie twarz O5-8, jednego z najbardziej opanowanych członków Rady, stawała się coraz bledsza z przerażenia, aż w końcu wypaliła głośno. Musimy zadeklarować ludzką śmierć jako SCP klasy Keter i zabezpieczyć ją za wszelką cenę. To było absurdalne. Wszyscy zaczęli się przekrzykiwać, jak ona mogła palnąć coś tak głupiego. Jeszcze jako jedna z logiczniejszych postaci w Radzie? Roger jednak tym sposobem zyskał sobie sojusznika, więc tym gorliwiej zaczął zarzucać Radę przerażającymi wizjami tego, co się dzieje po śmierci. Dwójka zasugerował, żeby przemyśleć całą tę sprawę na spokojnie. Jednak O5-3 w tym samym czasie wypalił, że Fundacja powinna jak najszybciej poddać terminacji niebezpieczne obiekty, żeby uchronić je przed śmiercią. O5-6 poparł ten plan. Coraz więcej osób wpadało w nieopisany strach. O5-13 dostał ataku paniki, a jego łącze komunikacyjne nagle przestało nadawać. Kolejnym przekonanym był O5-10 i... Och... Czy kluczem do wszystkiego jest wiara? Ja... to... O, to nie ma znaczenia. Na spotkaniu pojawiało się coraz więcej irracjonalnych pomysłów, aż w końcu O5-1 wyciszyła wszystkich uczestników spotkania i wstała, trzęsąc się, z twarzą czerwoną z nerwów. Niezależnie od prawdziwości doświadczeń O5-11... powiedziała. Jasnym jest, że postradaliśmy zmysły. Ogłaszam protokół awaryjny 17. Pozostańcie tam, gdzie jesteście. Wszystkim zostaną podane preparaty amnezyjne klasy A. Za wyjątkiem ciebie, Roger. Popełniliśmy poważny błąd, pozwalając ci chodzić między nami. I ten błąd zostanie naprawiony. Asystentka O5-1 już ruszyła, aby zamknąć przegrody w każdym z pomieszczeń konferencyjnych i wypuścić gaz, który sprawi, że cała rada zostanie pozbawiona pamięci. Lecz zanim to się stało, O5-11 zdążył wybiec z pomieszczenia, próbując uciec. Miriam podążyła za nim, chcąc go złapać, ale zorientowała się za późno, że przegroda zamknęła się tuż za nią. Nie mogli jej widzieć, słyszeć, nie mogli wiedzieć, że chciała tam wrócić, jak bardzo chciała wdychać ten czerwony gaz, który już wpełzał do pokoju, jak bardzo chciała zapomnieć. Wiedziała, co teraz ją czeka, więc w ostatnim akcie desperacji pobiegła nagrać tę wiadomość. Błagam cię. Ta wiedza nie może zostać usunięta, zapomniana. To nie jest zabezpieczenie. To jest szaleństwo. O5-7 zaczyna łkać. Jestem tak przerażona. Co jest ze mną nie tak? Ja... Czysto. Czysto. Czysto.
cholerę z tą robotą. Zapakujcie ją szybko, sierżancie. Mamy jeszcze jednego do załatwienia. Grupa żołnierzy MFO już została wysłana w pogoni za zbiegłymi członkami Rady O5. Tuż po zastrzeleniu Miriam rozlega się głośny alarm wyłomu przechowawczego. Jakiś obiekt SCP został właśnie uwolniony. Nie byle jaki SCP. Alarm dochodzi z przechowalni SCP-106, staruszka, istoty znanej z wielu umiejętności i tego, że lubuje się w torturowaniu ludzi w swoim własnym wymiarze przez wieki. Ale moment, coś jest nie tak. To nie SCP-106 wyszedł z przechowalni. To ktoś wszedł do przechowalni SCP-106. O511, Roger, wszedł właśnie do przechowalni SCP-106. I słuch po nim zaginął. Dowódca MFO nagle ogarnia, że urządzenie audio nadal nagrywa wszystko, co się dzieje w pokoju, więc każe sierżantowi je natychmiast wyłączyć. Nagranie kończy się. Kończy się również raport. Istnieje parę teorii na temat tego, co tak naprawdę oznacza ten raport. Pierwsza jest bardzo oczywista. Po śmierci nie ma nic i nasze ciała gniją, umierają, a my czujemy to z każdym dniem coraz bardziej. Inna jest związana z tym, co sprawiło, że technik Damerung tak bardzo chciał już zapomnieć i skończyć tę pracę. Co sprawiło, że Miriam zawahała się i nie chciała dopuścić tej myśli do siebie. Z tym, co sprawiło, że cała Rada O5 posypała się w ułamku sekundy i zaczęła wymyślać najbardziej irracjonalne sposoby na to, by uniknąć śmierci. SCP-2718 to zagrożenie poznawcze. Kluczem do wszystkiego jest wiara. Jeśli wiesz o SCP-2718, tak będzie wyglądać twoje życie po śmierci. To dlatego Fundacja za wszelką cenę chce zmieść ten raport pod dywan. To dlatego cały czas usprawnia się jego sposoby na przechowywanie. I dlatego nikt z osób żyjących nie ma do niego dostępu. Oczywiście mamy jeszcze jedną ukrytą wiadomość tuż pod końcem opisu raportu. Krótkie zdanie po grecku, które oznacza: Rogerze, twoja cena została zapłacona. Przenoszę cię do raju. Ariman dotrzymał słowa i jego pakt z Rogerem został zawarty. Oznacza to, że O511 wolał dobrowolnie wejść do przechowalni obiektu, który znany jest z torturowania ludzi przez wieki na przeróżne brutalne sposoby, niż umrzeć i musieć przeżywać codziennie ból i niemoc, która by go czekała po śmierci i którą musiał przeżywać przez ostatnie 18 lat. Tak więc, skoro przeczytaliście teraz razem ze mną opis, to powodzenia w nieumieraniu? Tak czy siak, ten raport jest jednym z lepszych, jeżeli chodzi o horror i wywoływanie potężnych lęków w człowieku, bo dotyczy realnego problemu i realnych pytań, na które nie mamy odpowiedzi. A czasem ta najprostsza odpowiedź jest najstraszniejsza. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to serdecznie zachęcam do pozostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza. Najlepiej jak panikujesz o tym, że po śmierci nic nie ma i wszyscy umrzemy. No i oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy i jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to na co czekasz? Chyba nie chcesz, żeby kolejny pozytywny i szczęśliwy materiał taki jak ten cię ominął, prawda? To było SCP-2718, What Happens After. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.